To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Ewangelia według Jana, 9 rozdział, 25 werset. Nigdy nie widział swojej twarzy, nie widział twarzy swojej matki, ani słońca, ani żadnego kwiatu. Od zawsze żył w całkowitej ciemności. Nawet na siebie samego jeszcze nigdy nie spojrzał, nie wiedział, jak wygląda jego własna twarz, ponieważ urodził się niewidomy. Na swoje utrzymanie zarabiał żebrząc. Gdy wieczorem przychodził do swojego domu, nie mógł zobaczyć, że jego twarz pokryta jest pyłem ulic Jerozolimy. Teraz, tak jak co dzień, siedział żebrząc w tym miejscu, które oglądamy teraz w Ewangelii Jana. Obok przechodził Pan Jezus Chrystus. Ślepiec nie widział spojrzenia Zbawiciela, które on, Zbawiciel, nań skierował. Poczuł jednak, że został zauważony. Następnie jego oczy zostały pomazane jakąś dziwną papką. Potem usłyszał tylko słowa: idź, obmyj się w sadzawce Syloe. To wszystko. Co to wszystko ma znaczyć? Teraz ma iść aż do Syloe, by obmyć się w wodzie tej sadzawki? Czy usłyszał słowa Jezusa, że mają na nim objawić się dzieła Boże? Jedno wiemy z całą pewnością. Człowiek ten uczynił to, co mu polecił Pan Jezus Chrystus, i zaraz potem przejrzał. Z ciemności przeszedł do światłości. Wkrótce spotkał tego, czyli Pana Jezusa, który go uzdrowił i złożył mu hołd. Czy to tylko stara, piękna historia? Nie, to autentyczna opowieść. Ma ona i dla nas dziś głęboki sens, bo ten niewidomy, ślepy człowiek w trafny sposób ilustruje każdego człowieka, który jeszcze nie przejrzał pod działaniem Pana Jezusa. Sam z siebie nikt nie posiada zdrowego spojrzenia na Boga i na swój prawdziwy duchowy stan także niewłaściwie patrzy. Jako grzesznicy z natury nie znamy miłości Bożej i nie posiadamy niezachwianej nadziei odnośnie do wieczności. Jednakże kto uwierzy dobrej nowinie o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, tego niewidome oczy zostają naraz uzdrowione i obdarzone wzrokiem. Dlatego czym prędzej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Bez Pana Jezusa Chrystusa pójdziesz na wieczne potępienie. Dlatego lepiej byłoby ci, gdybyś się nigdy nie urodził, jeśli masz zamiar zejść z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa. Natomiast jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Ale jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa i taki umrzesz, to drzewo pada tam, gdzie pada, leży tam, gdzie upadło. I tak samo będzie z tobą. Wtedy na wieczność pójdziesz do jeziora ognia i siarki, do miejsca, do ognia, zgotowanego diabłu i jego aniołom. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlatego piekło, ogień wieczny nie jest przygotowane dla ludzi. Bogu nawet przez myśl nie przeszło, tak jest napisane w Starym Testamencie, aby przygotować takie miejsce dla ludzi. Natomiast niektórzy ludzie niestety się tam znajdą. Pan Jezus przygotował już przed założeniem świata baranka ofiarnego, aby nikt nie musiał iść na to miejsce męki. Ale niektórzy ludzie jednak wolą iść tam, gdzie Bóg nie chce, żeby ktokolwiek poszedł, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli.